Tom Hanks to dwukrotny laureat Oscara, jeden z najbardziej cenionych, a zarówno najlepiej zarabiających aktorów na świecie. Znany m.in. z Zielonej Mili, Forresta Gumpa, Szeregowca Ryana czy Filadelfii. Tom, jak sam przyznaje, lubi pływać. Od ponad dekady posiada dom wczasowy na greckiej wyspie Antiparos i właśnie tam wystartował w lokalnych zawodach pomiędzy wyspami na odległości 1450 metrów. W celu poprawy techniki do paru ujęć w filmie Anioły i Demony pomagał mu się przygotować ratownik z Los Angeles. Pierwsze ujęcie podwodne będzie chyba najlepszym z całej gamy dzisiejszych ujęć, więc skupmy się teraz na tym. Możemy tu zobaczyć błędne prowadzenie prawej ręki, która po pierwsze jest ugięta już na samym początku pociągnięcia, powinna być prosta. Po drugie cały ruch prowadzi tutaj łokieć, a nie dłoń i przedramię. No i po trzecie tor ciągnięcia ręki nie jest idealny, ponieważ idzie ona troszeczkę za bardzo z boku ciała. Z kolei druga ręka, ku mojemu i zapewne waszemu zdziwieniu, jest niemal podręcznikowa. Chodzi pod dobrym kątem do wody, schodzi troszeczkę zbyt nisko, przez co od razu obniża nam naszą sylwetkę na wodzie, ale nie jest to jakimś wielkim problemem, gdy płynie się tak szybko jak Tom. Następnie wyciągnięcie ręki, złapanie wody i pociągnięcie niemalże idealną eską pływacką. Niemalże, ponieważ Tom zapomina o ostatnim etapie, czyli dociągnięciu do samego końca, aż do prostej ręki. Lewa w następnym ruchu niestety przemierza taką samą drogę jak wcześniej. Udany nawrót i nie do końca poprawna strzałka po odbiciu się. W kolejnym ujęciu mamy już niestety festiwal błędów. Po pierwsze zwróćcie uwagę na niedociągnięcie ręki na każdym jednym ruchu. Kolejny błąd to to, że Tom zamiast rękę kierować w linii barku, tak aby powiedzmy przedłużyć bark do przodu, do góry, kieruje ją w stronę głowy, co ma wpływ na rotację ciała w niepoprawny sposób. Zobaczcie tę linię. Głowa w tym ujęciu z kolei powinna być nieco bardziej położona na uchu. Za pierwszą fazę nawrotu muszę pochwalić. Ładny, dynamiczny, na dobrej prędkości, z wykorzystaniem tzw. ręki dźwigni, o której wspominałem w swoim materiale na temat nawrotów. Pod wodą niestety czar pryska, bo rąk nie kieruje do przodu, lecz macha nimi przy tułowiu, by sobie pomóc. Ciężko było mi to na początku wychwycić, ale odtworzyłem parę razy i już wiedziałem, o co chodzi. Dopiero gdy wykonuję obrót, a pozycja jest pod złym kątem, ponieważ nogi są zbyt nisko, ręce idą do góry, by znów formować imitację strzałki i odepchnąć się od ściany. Kolejne ujęcie to ukazanie tempa pływania, gdy zrównuje się z nim wysłannik Watykanu. Samo tempo nie jest złe, ale z taką techniką będzie bardzo męczące, co widać i słychać przed i w późniejszym dialogu. The swim might help you jet lag. I beg your pardon? Your bags under your eyes. It's 5 a.m. and you're from the Vatican. Cross keys under the triregnum. It's a papal symbol. Kolejnej gwiazdy chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Cristiano Ronaldo. Portugalczyk przez wielu uważany za najlepszego piłkarza naszych czasów. Tytan pracy, zdobywca wielu rekordów i nagród piłkarskich, znany ze swoich wolnych, dryblingu i oczywiście bardzo specyficznego charakteru na murawie. Na basenie widać, że Cristiano traktuje to jako kolejną formę cardio, bo zbyt wiele techniki raczej tutaj nie uświadczymy. Cepy rzucane na lewo i prawo i nieskoordynowane nogi będą tutaj głównymi błędami. Na pochwałę zasługuje fakt, że piłkarz zmienia tempo swojego pływania. Pierwszy basen jest stosunkowo wolny, a ruchy wyważone. Drugi dynamiczny i bardziej cepowaty. Parę głębszych wdechów i Cristiano rozpoczyna trzeci basen, zapewne myśląc już o płynięciu pod wodą. Nogi do żaby kopią błędnie, lecz fakt przepłynięcia 10 metrów po trzech długościach mało technicznego, siłowego kraula i tak robi wrażenie. W kolejnym filmiku niewiele się zmienia, poza jakimś obciążeniem na nogach. Dokładnie takich samych błędów, jak u Toma Hanksa, możemy uświadczyć u Ronaldo, czyli podstawowego pływackiego błędu, jakim jest nieprostowanie ręki i z przodu, i z tyłu, a także prowadzenie łokciem całego pociągnięcia pod wodą. A z kolei na pochwałę znów zasługuje zastosowanie pływackiej eski, czyli ciągnięcia ręki pod brzuch, dopiero potem kierowanie jej do biodra. Nie uświadczymy tu także żadnego wyciągnięcia bądź wkładania ręki daleko poza linią głowy.
ostatnia postać z tego zestawienia to kolejny trudny charakter, tym razem tenisowy. Novak Djokovic, serbski tenisista, treningi rozpoczął już jako 4-latek. Zwycięzca m.in. 17 turniejów wielkoszlemowych, jako pierwszy singlista zwyciężył w każdym turnieju z serii ATP Tour Master 1000. Zdobywca karierowego wielkiego szlema oraz brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Przechodzimy do pływania i na pierwszy rzut oka bardziej odchylona głowa do tyłu mogłaby dać nam lepszą i bardziej stabilną pozycję na wodzie. Widać, że Novak tutaj gdzieś się rozgląda i biega wzrokiem, ale ta głowa do tyłu troszeczkę dałaby więcej komfortu. Co za tym idzie, ręce, które są długie i pracują dosyć mocno, powinny dać nam większy napęd. Kopnięcie serba jest zbyt płytkie bądź błędnie wyprowadzane, czyli z kolan, które nie powinny wychodzić poza tafle wody. Widać, że doskwiera mu brak okularków, czy to w grzbiecie, czy przy wdechu kraulowym. A jeśli chodzi o kraula, to znów jestem pozytywnie zaskoczony, bo widzę wysoki łokieć, luźną dłoń podczas przenoszenia w powietrzu i spokojne, przemyślane ruchy. Wyciąganie głowy traktuję tutaj raczej jako nawigację na ląd, niż jako błąd oddechowy. Dajcie znać, czy wy wychwyciliście jeszcze jakieś ekstra błędy, bądź pozytywne aspekty pływających gwiazd. I zostawcie komentarz, kogo chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach serii, jak oni pływają. Dziękuję za uwagi i komentarze.